Siema widzowie, w dzisiejszym UHC mamy nieskończone enchanty, tak specjalnie w ramach dodatkowej nagrywki. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu Cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, moi drodzy, także witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale, gramy dzisiaj na playoktane.net. Także siema, dzień dobry, gramy dzisiaj w Infinity Enchants, tak jak już dzisiaj wspomniałem wam, moi drodzy, ponieważ dawno nie było tego trybu. Przy okazji nagrywam zapasowy odcinek, gdyby nie udało mi się nagrać nic po drodze. Już tłumaczę co i jak, moi drodzy, ponieważ dzisiaj troszeczkę mamy, że tak powiem, eventowo. Jeżeli wszystko poszło po mojej myśli i udało mi się nagrać wszystkie odcinki, które potrzebowałem, no to ten odcinek pojawia się prawdopodobnie jutro, czyli w czwartek, jako bonusowy odcinek, jakoś po południu w każdym razie, bo myślę sobie o jakimś bonusowym odcinku raz, chociaż na jakiś czas. A jeśli coś poszło nie po mojej myśli, odpukał oczywiście, no to ten odcinek widzicie w niedzielę, także możesz napisać, w jaki dzień to oglądasz, pokrzan, może ktoś ogląda w niedzielę w sumie. Też jest to możliwe, dobra. No i gramy generalnie dzisiaj na Oktanie, słuchajcie, ponieważ uznaliśmy wszyscy, głosując na Twitch TV też cyferkowy, gdzie serdecznie was zapraszam codziennie na transmisję na żywo, gdzie odbywają się gry i nagrywki, słuchajcie, z UHC, D-Wallsów i K-Wallsów. No to tam akurat zdecydowałem, słuchajcie, z 200 widzami, którzy byli na live'ie, że siema, póki mamy czas, walimy po prostu jakąś sobie nagrywkę dodatkową, a później najwyżej nagramy jeszcze event. Także taki jest dzisiaj plan, słuchajcie, że gramy sobie w Infinity Enchants. Wybrali to oczywiście widzowie, nie ja, żeby nie było. Nie graliśmy dawno na tym serwerze, z racji, że mamy swoją wersję tych enchantów. Jednak uznałem, że spoko, ten serwer dalej bardzo lubię. Jeśli ktoś pyta, gdzie na premium można sobie fajnie pograć, myślę, że tutaj jest całkiem pokczampo, nie? Jeśli miałbym to tak ująć, więc no. Więc moi drodzy, jak wam mija dzień? Napiszcie w komentarzu oczywiście, to jest ważne pytanie. Mam dzisiaj bardzo dobry humor, więc fajnie. Bylebym nie próbował dzisiaj craftować zbroi ze stali w sumie. To by było trochę przykre, to smutno by mi się zrobiło, jakby mi nie wyszła. No ale okej, także lecimy, słuchajcie, z żelazem. Mamy tam też kanion, z tego co widziałem. Także ja już cofam się do kanionu. Nazbieramy żelazo i idziemy powoli w enchanty. Myślę, że generalnie dzisiaj jedną, dwie arenki zagramy, zobaczymy ile nam zajmie to wszystko ogólnie. Już widzę złoto, więc jest pokczampo. Wziąłbym sobie też przy okazji może te kurcze blade bloczki, żeby tutaj sobie połazić po tym kanionie. No i zaraz będę też leciał w jakiś lepszy kilo, więc widzimy się chyba przy enchantowaniu. O, dużo złota. No nie wiem, moi drodzy, w każdym razie ja teraz się na chwilę zamykam i widzimy się za chwilę. Okej! Moje szczęście podwyższa się coraz bardziej, że tak stwierdzam, widzę... Holy der! Przepraszam za ten voice crack generalnie, ale widzę, że kurczę, mój poziom szczęścia, słuchajcie, jeśli chodzi o ten tryb, nie jest wcale jakiś mniejszy. LOL, to jest idealnie na miecz. Dobra, może być w każdym razie. Po drugie, wziąłbym sobie trochę pajęczyn. Wiem, że z tego wypadną mi standardowe pajęczynki niestety. W ogóle pozdro, zmarnowałem właśnie żelazo. Ale mogę zrobić sobie chociażby wędkę w ten sposób. I to będzie na pewno dobre i to mi troszeczkę na pewno pomoże. Przy okazji, będę używał tego kilopu, bo ma efektywność 2. Akurat ostatnio udało mi się, słuchajcie, grając podczas live streamu. Ponieważ to, że odcinki się nie pojawiają z tego serwera, nie znaczy, że ja tutaj nie gram, bo jak najbardziej grywam tutaj podczas live streamów, żeby się rozgrzać przed odcinkami bardzo często, lub po prostu, żeby pograć sobie z moimi subkami, czy też innymi ludźmi, którzy po prostu siedzą ze mną na live. Więc jeśli serio lubicie nagrywki z Oktana tutaj, czyli te enchanty, jakieś randomizery, to randomizerów w sumie nie ma w ogóle na kanale moim. A tu na live'ach jak najbardziej zdarzają się mi pograć, nie? Więc pokczam całkowity. Dobra, co my tu mamy? Żelazo. Dobrze, a zarazem źle, bo w sumie bardziej bym liczył na jakiegoś koksa. No więc co mnie trochę sadnie. No ale dobra, ja muszę teraz i tak uzbierać tylko wszystkie surowce. 9 minut mam na enchantowanie. Ja powoli w sumie mam wszystko, co potrzebuję. Cześć pająk, czy... O! Wy żyjecie! Holy der! No, 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 no. Serio? Naprawdę? Grałem tyle na serwerach, gdzie moby nie mają inteligencji, kiedy są ze spawnera, że zapomniałem, że to może mnie ugryźć. Dobra, nieważne, mam pół serca, ale mam na 3 refile w sumie, więc jakby trochę życia sobie wyregeneruję zawsze, nie? Na szczęście widzę, że klątwa złota, która mnie jakiś czas temu nawiedziła, w dalszym ciągu mi nie odpuszcza i cieszy mnie to niebywale po prostu, moi drodzy, bo 30 złota zebrałem. Oh damn, dobra, że tak powiem, to już serio wygląda jak ustawione jakieś normalnie, ale specjalnie dzisiaj gram na innym serwerze, słuchajcie, niż nasz serwer, żeby pokazać wam, że to nie jest ustawione, nie? Ja gram totalnie na serwerze tutaj publicznym, więc XD 36 złota. Naprawdę, ja mam jakiś fart po prostu ostatnio. W ogóle chodzę cały czas, słuchajcie, po tych...
po tych kopalniach z jednego powodu, bo po pierwsze mogę znaleźć tutaj skrzynię, po drugie mogę znaleźć tu diamenty, ponieważ jest tutaj 13 poziom, więc moi drodzy bez problemu powinienem móc znajdować wszystkie rzeczy. Okej, kolejny refill, całkiem przemile, że tak powiem. Mam nadzieję, że cokolwiek tutaj ugram. Pytanie, ilu spoceńców jest, także spoceńcy, zgłoszcie się na czacie w Minecrafcie, halo, jest jakiś spoceniec na arenie? Okej, okay, że tak powiem, człowiek, który nazywa sam się spoceńcem, to nie jest raczej spoceniec, więc tak w sumie baity troszkę. Nie! Czemu ty? Czemu ty? Fuck! Dobra, zniszczone, pyk. Zero jabłek, jabłko złote. Smite. Pogint. Pogint absolutny. Miałem nadzieję, że trochę jabłek potrafię. Dobra. Przy okazji zjem sobie to jabłko. Tak, gdybym miał trafić czasami na jakiegoś, no nie wiem, pająka czy coś w jaskini. Okej, że tak powiem, schodzę na poziom 11, ponieważ rozpoczynamy enchantowanie, moi drodzy. Przy okazji zrobiłbym sobie już te jabłka i tak szczerze, między nami, wyregeneruję sobie HP jak mogę. 5 refili razy 2, dobra. Starczy mi na full HP w sumie, więc całkiem dobrze tak czy siak wyszło nam to. Także mimo straty całkiem dużo, w głupi sposób HP, udało nam się wyjść całkiem, że tak powiem, na 1-0. Moim celem dzisiaj jest zrobienie sobie oczywiście pełnego ekwipunku. Sharpness 5, może Fire Aspect, ale też zrobienie sobie przede wszystkim zapasowego seta. Dlaczego? Gdyż iż ponieważ żelazny set raczej nie wystarczy mi na całą grę. Diamentów nie mam zamiaru w żaden sposób w każdym razie marnować w tym momencie na jakieś seciory czy coś tego rodzaju. Dobra, jaki to jest poziom enchantu? Nożyczki nie można enchantować, kilo. 28, okej, zrobię sobie ten keyfall, ale muszę jeszcze dołożyć, nie ciebie, muszę dołożyć jeszcze sobie tutaj bookshelfy. Czy teraz, dobra, teraz nawet nie sprawdzę, więc teraz mogę przede wszystkim zrobić tak. Po pierwsze, skraftujemy sobie mieczor, więc mamy mieczor, słuchajcie. Mieczor mogę zrobić na smite'a, to mi się nie opłaca. Mogę zrobić sobie książkę oczywiście z efektywnością, protectionem i tak dalej. Także lecimy tak, książeczka. Mieczyk Unbreaking 3. Nie podoba mi się to absolutnie. No i oczywiście część z was napisze mi, że mogę zrobić sobie... Boże, jak to się nazywa? No, grindstone w każdym razie. Przypominam, że gramy na wersji 1.8, gdzie grindstone jeszcze nie istnieje. Także no niestety, unlucky, nie jestem w stanie tego zrobić. Sharpness 2. Dobra, prot 1. Nie będę w takie niskie enchanty celował. Bane of Anthropons. Pogent, że tak powiem jeszcze raz, ale w międzyczasie mogę oczywiście przyszykować sobie też żelazny set. Żelazny set, z którego będę starał się na 4-3 zrobić, bo inny mi się nie opłaca, szczerze mówiąc. Prot 3, no to tak średnio. Unbreaking 3, dobra, może być. Jeszcze jeśli mi wejdzie książka na prot, to już w ogóle będzie pokchamp. No i będę, że tak powiem, celował w ten mieczyk coraz bardziej tutaj. Dobra, będzie Fire Aspect, więc to jest super. No i ciągle ten Unbreaking 3, ja nie wiem, co on ma do mnie. Unbreaking 3, dobra. To se w razie czego połączyć będę mógł. Unbreaking 3. Dobra. No i niech będzie te prot 3. Powiedzmy, że połączę sobie te książki w razie czego już od gorszego, że tak powiem. W końcu i tak uda mi się zrobić ten set, jaki będę chciał. Także no co, ja się teraz, moi drodzy, zamknę, że tak to ujmę. No i jak widzicie, będę się brał za powolny proces enchantowania tego wszystkiego, pełnego seta i zapasową zbroję też w razie czego. Ale generalnie wychodzimy już na powierzchnię, moi drodzy. Rozpoczęło się, że tak to ujmę, już w każdym razie PvP. Powoli wybijani są kolejni gracze. Chciałbym ruszyć jeszcze przed deathmatchem. Być może uda mi się jeszcze przynajmniej jakieś jabłka zdobyć z graczy, więc czym prędzej wyłazimy na powierzchnię. Zrobimy jakieś PvP, słuchajcie, no i zobaczymy, co z tego wyniknie w każdym razie. Ja myślę, że jestem całkiem dobrze uzbrojony. Oczywiście, jak mówię, prawdopodobnie będzie dzisiaj drugie podejście, druga arenka. Tak sobie myślę w każdym razie, żeby nie było nam za krótko, jak to mogę ująć. Okej, widzę tam jakiś nickname. Mr. Franiu jest nade mną tutaj, więc... Risky fiski troszkę, że tak powiem. Michox mi coś pisze. Halo, o co? Proszę na mnie nie pisać na czacie. Dziękuję bardzo. Dobra. Generalnie moją misją teraz jest w tym momencie, po pierwsze, ściszyć troszeczkę Minecrafta, bo te pioruny walą na lewo i prawo, przez to, że graczy jest pełno. I ten ktoś tutaj łazi. Dobra, poszedł sobie na szczęście. Ja mam w ciągu dalszym dwa refile, słuchajcie. Także nie jest tak tragicznie, jakby się mogło wydawać. Jednego sobie już w sumie zjem, tak, żeby wyjść oczywiście z dodatkowym sercem. No i generalnie co? No i generalnie wyłazimy już na powierzchnię i próbujemy zdobyć jakieś kile. Celuję na ludzi z zbrojkami diamentowymi, najlepiej z jakimiś fragmentami chociażby, tak żeby dorzucić sobie to do zbroi. Ja mam idealnie zaklęte przedmioty, więc myślę, że mam szansę całkiem ładnie. Dobra, Mr. Franiu jest tutaj, ze Steve Tardem. Boże, Tiftard? Tiftard to się nazywa, prawda? Nie wiem, kurczę blade, dobra. Jest Tiftardzik w każdym razie i ma Fire Aspect, okej. Okay. Że tak powiem, trzeba ostrożnie w tym momencie. Z ziomeczkiem. Dobra, 16, 14 punktów życia, 11, dobra, poszedł, pyk. Mieczor wywalamy, bo mam identyczny, więc nie przyda się. Biorę sobie za to złoto, jemy refa od razu.
Czy miałeś jakieś jeszcze diaksy? Miałeś jednego diaksa, okej. Okay. Jednego diaksa mogę wziąć w razie czego. I teraz tak, przyda się zrobić jeszcze jednego refa. Okej, refek zrobiony, mamy regenkę, brakuje mi za to biadra wody, z tego co widziałem, w każdym razie po tej walce mogę stwierdzić. Tam jest ktoś kolejny, okej. Okay. Jemy sobie, pyk. Dobra, ziomek ma żelazny mieczyk tylko. Więc mam z nim całkiem ładne szanse. Okej, okay, come on, man! Kurde, regenka mu wjechała, dobra. On ma jeden punkt HP w tym momencie. O kurde bele. Dobra, ziomek, kurde bele, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, kurde bele. Dobra, jest, pyk. 6 sztabek złota, czyli mam na kolejnego refa. Muszę pozbierać sobie tylko jabłka. Come on. Dobra, jest jabłuszko, pyk. Teraz tak, nie miałem żadnych bloków, więc muszę o to zadbać, żeby cały czas mieć bloki na pasku. Tarczy się nie przyda, w sensie i tak nie idzie jej skraftować. Więc dobra, robimy serefcia i robimy regenerację se w tym momencie. Dobra, zobaczę zaraz przedmioty, jakie miał ziomek jeszcze przy sobie. Czy miał coś przydatnego? Miał tylko ten mieczyk. Spodnie mogę wziąć w sumie, bo moje są prot 3, bo nie zdążyłem zrobić prot 4. No ale okej, całkiem ładnie mi poszło. Zostało tylko tylu graczy. Został Czakup, Monster Miner. Okej, ich się najbardziej w sumie boję w tym momencie. Na co do reszty zobaczymy tak naprawdę. Dobra, oddzielę sobie jeszcze lawę i wodę. Oho. Dobra, plerki, kurde bele. Kurde bele, no i nie dałem rady go odepchnąć niestety, słuchajcie, moją wędką. Także no co mogę powiedzieć, widzimy się na drugiej arenie. Drugiej arence, tym razem mam nauczkę, zbieramy więcej jabłek i już przynajmniej będę wiedział, że na pająki nie obrywamy. W ten sposób straciłem dużo refili, które mogłyby mi tyłek uratować. No niestety, przegrałem, że tak powiem. I teraz będę celował może troszeczkę bardziej diamentowy set. Na start jednak, tak jak wspomniałem, zbieramy sobie drewno, zbieramy sobie jabłka w takiej ilości może koło 8 najlepiej by było przynajmniej. 6 trochę mało, może trochę więcej bym prosił. Come on, dobra, 9 jabłek. I teraz co muszę zrobić? Teraz muszę zrobić najważniejszą rzecz, czyli zmniejszyć kordy, bo oczywiście border idzie tu strasznie szybko, o czym należy pamiętać, że ten border idzie niestety na tyle szybko, że nie zdążymy się wykopać. Po drugie, idziemy w tę stronę, zmniejszam kordy i na stówie mniej więcej wchodzimy pod ziemię. Liczę, że znajdę jakiś cave, słuchajcie, który znowuż byłby bogaty w złoto. Taka jest moja misja oczywiście. Jeśli nie znajdziemy, no to będzie trzeba polegać na tych jabłkach z deathmatchu w każdym razie. 38 osób, na szczęście nie wszyscy, na szczęście no. W sensie wbiłem tak, żeby część ludzi się powiedzmy zrotowała tutaj, żeby różne osoby mogły zagrać, tak? Bo w tym momencie oczywiście trwa live na Twitch TV, też cyferkowy, moi drodzy, gdzie zdecydowaliśmy, że taki zapasowy odcinek będzie PogChamp. Co my tu mamy? Jaskinie, ale to, czy to są dobre kordy w sumie? Więc dobra, jest jaskinka jakaś miniaturowa, możemy zebrać sobie w każdym razie żelazo. I to nie jest złe, bo będę mógł zrobić sobie kill of efektywność 4, on mi się na pewno przyda od razu. Przy okazji, należy wspomnieć, bo tak, to jeszcze raz dla wszystkich, którzy nie wiedzą, tu jest wersja 1.8 na serwerze. Tarczy tu nie ma, drugiej ręki tu nie ma. Gram na 1.16.4 ogólnie, bo jest wsparcie wersji do przodu, więc możesz wchodzić z innych wersji, ale niekoniecznie wszystkie przedmioty są. Totem of Undying są do craftowania, ale no niestety no one jakoś za bardzo nie działają, z racji, że można spamować tutaj klikiem oczywiście, czyli po prostu robić PvP z 1.8 i to sprawia, że takie PvP, w sensie takie itemy są dosyć useless. Ok, Efficiency 4, Unbreaking 3, no i będę schodził pod ziemię. I teraz moim zadaniem najważniejszym we wszechświecie jest przede wszystkim zrobić sobie seta 4.3, ale dobrze byłoby znaleźć jak najwięcej diamentów pod ziemią. Okej, okay, że tak powiem, mój cel został spełniony. Pierwszy i już drugi zarazem, ponieważ znalazłem też, słuchajcie, what the help. Dobra, ten serwer jest cursed naprawdę, jeśli chodzi o budowanie pod siebie, bo tepnął mnie na dół w tym momencie. To jest takie zabezpieczenie przed budowaniem wieżyczek oczywiście, żeby gracze co gorsi powiedzmy, nie budowali sobie wieżyczek do góry, bo oczywiście skybasing, najgorsze możliwe gunwo zagrania, więc pamiętajcie, żeby nie budować wieżyczek, nie? Kiedy gracie UHC, po prostu po męsku lepiej jest paść, niż grać jak totalny free kill i budować sobie jakieś tam wieżyczki. Więc pamiętajcie o tym, moi drodzy, ten serwer też przede wszystkim piętnuje takie zachowania właśnie w ten sposób, że tepa na dół. Niestety jest to troszeczkę za mocno skonfigurowane, dobra, ludzie tu już są. I tepa też oczywiście takich pro playerów kappa jak ja. I w tym wypadku ja tracę HP bez sensu, nie? To jest tylko na nobów zrobione, o co chodzi? Ja nie jestem nobem. Panowie, ja nie jestem nobem. Okej, moi drodzy, że tak powiem, jestem w momencie 6 minut przed PvP. Będę starał się jeszcze pozbierać sobie więcej surowców, ale na ten moment muszę już zacząć robić sobie seta. W razie gdybym nie zdążył, warto by było już mieć poenchantowanego seta, tak żebym, jeśli kogoś spotkam przy poszukiwaniu surowców, żebym mógł stoczyć mu, stoczyć mu czoła, co znaczy stoczyć mu czoła, nie wiem w sumie, ale stawić mu czoła. Także w tym momencie zabudowuję sobie tutaj okolice.
Mam 50 żelaza. Mam przy sobie dużo itemów. Mam przy sobie 8 diamentów. Niby klata diamentowa, a jednak miecz. Gdyż miecz jest na pierwszym miejscu absolutnie, jeśli chodzi o wszystkie przedmioty. Więc pyk, od razu wlatuje mieczyk. Unbreaking 3. Unbreaking 3, dobra. I tak liczyłem, że z książek go zrobię, więc w sumie nie ma wielkiej straty, że tak to ujmę. Ale w tym momencie muszę poustawiać sobie bookshelfy, bo oczywiście to, o czym mi zawsze w odcinkach piszecie, kiedy ja zapomnę. Czyli mogę enchantować książki i je później sobie połączyć. Na tym polega Infinity Enchant. Ważny core, że tak tego ujmę, że nie musimy się tym przejmować. Generalnie na pewno część napiszę, kiedy random enchant czy coś tego. Moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że na razie się nie zbieram do nagrywania random enchant z jednego powodu, że one tu na serwerze jest dosyć słabe, szczerze mówiąc. I z tegoż powodu raczej poczekam, kiedy nagramy u siebie. A jak wspominam, dzisiejszy odcinek jest takim zapasowym filmem, nagrywanym nie z przymusu, bardziej z przyjemności, że tak to ujmę, bo uznałem, że jeden fajnie będzie mieć taki zapasowo-zapasowy odcinek. Bo mam zapasowy odcinek, to jest zapasowo-zapasowy, moi drodzy, czyli w razie czego, jeśli zapasowy odcinek mi nie wyjdzie, który mam w planach, no to ten odcinek bez żadnych problemów pojawia się na YouTubie, no i ty go w tym momencie na przykład oglądasz, nie? Jak mówię, jeśli wszystko planowo mi wyjdzie, no to widzicie go w czwartek, jeśli mi się coś zepsuje z planami, no to ten odcinek dopiero w niedzielę ujrzycie, no ale tak czy siak pojawi się on raczej na YouTubie, w każdym razie myślę, że od czasu do czasu jakąś giereczkę tak o w Thornsy, dobra, widzę, że wszyscy tak grają z Thornsami, więc zrobię je. Strat będzie taki, że zrobimy sobie drugą klatę na zapas. Myślałem, że zrobię sobie jeden set, ale zrobię sobie dwa. Prot Unbreaking, dobra, fajerka nie wchodzi, więc Prot Unbreaking, dorzucamy Prota. Kurde, ale strasznie szybko mi ten set wyszedł. Unbreakingi mam już tylko. Trochę lipa, dobra, dorzucam Unbreaking od razu na dzień dobry. No i staram się trafić proty, okej. No i przede wszystkim staram się teraz też trafić sharpnessy, żeby ten miecz zrobić, nie? No właśnie. Okej, fire aspect, super. Jeszcze muszę tylko jeden sharpness dorzucić sobie, 4, i wtedy będę miał na pewno idealny miecz po prostu, więc, że tak powiem, zobaczcie, ile książek idzie na to. Masakracja po prostu, jeśli o to chodzi. Dobra, jest procik, mamy buciki, mamy tak, buciki, prot 3 i w tym momencie robimy buty na prot 4. Okej, więc pierwszy mój set jest gotowy. Ale jak wspomniałem, słuchajcie, mam jeszcze 3 minuty dla PvP, więc postanowiłem, że robię sobie zapasową zbroję. Zrobię też od razu sobie refila, żeby nie było. Żebym nosił go zawczasu przy sobie, bo nie fajnie byłoby zginąć czy coś. Więc teraz tak, kraftuję sobie zapasową zbroję, robimy ją oczywiście też na 4-3 albo chociaż 3-3. Czy mi się ona przyda? Małe prawdopodobieństwo jest. Na tym trybie raczej tak długo walki nie trwają. Dobra, ta klata jest useless na pewno. Więc ja tylko tak sobie pobieżnie uszykuję, powiedzmy, jakąś tutaj zbrojkę. No i w razie czego dorzucę do niej jeszcze tego prota, więc tą klatę będę musiał na pewno jeszcze przerobić. No ale, że tak powiem, ja jeszcze, słuchajcie, idę w podziemia, bo mam plan dokopać sobie jeszcze trochę surowców przynajmniej. I mamy ten miecz, słuchajcie. Ważna sprawa, mam tutaj knockback sharpness, więc teraz moim knockback sharpness, okej? Okay? Żeby ktoś po angielsku miał prawidłowo, bo się ostatnio mnie czepiał jakiś widz, że to się knockback mówi, a nie knockback. No to masz, proszę bardzo, panie poligloto, dla ciebie specjalnie, z dedykacją, powiem prawidłowo. Generalnie, muszę znaleźć w tym momencie więcej żelaza na dwa bakety. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym jeszcze złota może trochę wykopać. Po trzecie, robimy miecz z knockbackiem, jak to pan poliglota powiedział, więc dobrze, proszę bardzo, miecz knockback robimy w tym momencie. Specjalnie z dedykacją dla tego jednego widza, który mi się czepił, że ja w ogóle po angielsku nie umiem, że ja w ogóle, to po co w ogóle staram się po angielsku mówić, jak mówię źle? Mówię tak, żeby każdy na odcinku zrozumiał, tak w ogóle, tak swoją drogą, jeszcze wracając do tego tematu całego, staram się tak wypowiedzieć jakąś wymowę angielską, moi drodzy. Raczej każdy wie, o czym mówię, nie? Jeśli mówię knockback, to z reguły w Polsce się mówiło knockback na to, tak przynajmniej ja kojarzę. No ale okej, nie wracając, to nie jest żadna agresja czy coś w tym rodzaju, nie? Jakby ktoś chciał coś napisać. To jest po prostu wytłumaczenie tej sytuacji, wiecie, ja po prostu emocjonalnie brzmię, czyż nie? Dużo emocji w moim głosie jest, że tak to ujmę. I kolejny, o, prawie refil mamy. Dobra, mamy kolejnego refa, PogChamp. To, że tak powiem, ja teraz gram na spokojnie, nie? Ja się nigdzie nie spieszę, moi drodzy, w tej rundzie. Okej, okay, mission passible. Mission passible, moi drodzy. Holy der, 3 hity bez oberwania. PogChampik. Dobra, ziomek został pokonany przeze mnie. Dwa jabłka, jakieś złoto. Dobra, jemy sobie jabłko od razu. I teraz tak, strategicznie, moi drodzy. Wyszedłem od razu, ziomek dostał 3 hity, zanim w ogóle do mnie podszedł. Więc bardzo dobrze, tak powiem. No, stąksik, proficik totalny, nie? Dwa jabłka rekompensują mi to uderzenie, co mi zrobił. Więc muszę teraz uważać. Fajnie byłoby dotrwać do tego deathmatchu przez te 2 minuty. Ale nie mam oczywiście zamiaru grać jak jakiś słaby gracz, prawda? I się ukrywać teraz, czy coś tego rodzaju. Mam zamiar tracić głupio HP spadając
spadając z drzewa, to po pierwsze. Ale po drugie mam zamiar oczywiście polować na graczy. Być może jeszcze jakieś healowanko lub części diamatowego seta dostanę. Siema. Siema Stasiane, siemanko. Dobra, jest jakiś cel tutaj w każdym razie. Ziomek się enchantował na powierzchni, więc mogę wróżyć, że coś próbował zdobyć. Czyli to jest 0-0. Powiedzmy, ja tak mniej więcej od 0-0 teraz odszedłem. W każdym razie, więc lepiej będzie się oglądać dookoła siebie w tym momencie. No bo ktoś może mieć, słuchajcie, przy sobie diamentowy secior, nie? Więc kurczę blady, no takiego bym... O, okej, okay, ty masz 36 HP, spoko. Więc fajnie byłoby go sobie... Dobra, palimy wroty w tamtą stronę. Kurde bele! Jakiś ziomek mnie goni właśnie w tym momencie ze skinem pandy. I jest full diaksowy, więc muszę na niego uważać. A masz ty pies, knockbacka, co jest? Halo, knock dwójka! Halo, admin! Admin, reaguj! Ja go tu nokiem dwójką odrzucam. Proszę reagować. Dobra, ziomek zleciał. Dobra, jemy sobie, kurde bele. I wlatujemy w niego. Come on! Chodź tu, cwaniaczku. Chodź tu do mnie, no chodź. No chodź, kurde bele. No chodź, 25... O, 1/4 HP mamy, tak? Pan cwany, kurde, diamentowy secior jestem, tak? O kurde, ale mnie hitnął teraz. Dobra, szybkie zabudowanko. O, come on! Jak! Kurcze blade. Masakra. Jeden hit, słuchajcie. Tyle zabrakło. Wypadłem z formy na tym trybie. Masakracja po prostu. Zostałem rozwalony dzisiaj. Absolutnie. Więc słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo serdecznie. To jest dodatkowy odcinek nagrywany. Mam nadzieję, że wam się i tak spodobał, jakkolwiek. F w komentarzu dla mnie, proszę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wpadajcie na Twitcha. Do zobaczenia. Cześć.